Ekscelencjo księże biskupie, jest ksiądz biskup odpowiedzialny za dzieło intronizacji Chrystusa Króla. Proszę powiedzieć, jak liczny jest ruch, który inicjuje intronizację Chrystusa Króla. Jak wielu ludzi jest zaangażowanych w to dzieło? Gdy chodzi o liczbę, to bardzo trudno jest to wyrazić, dlatego że ruchy intronizacyjne na pewno bardzo się podzieliły. Pozostała taka grupa, która chce współpracować z episkopatem i pod jego egidą prowadzić to dzieło intronizacji. I dlatego zrodził się zespół wcześniej, który przygotowywał akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Natomiast teraz powstało ogólnopolskie dzieło intronizacji Chrystusa Króla, gdzie są zaangażowani ludzie, którzy mimo że należą do różnych wspólnot, to jednak chcą to dzieło prowadzić razem z nami i przypominać właśnie o tej obecności Pana, o tym, że On ma prawo do tego, żeby panować w naszym życiu osobistym szczególnie, a potem będzie się to przekładało na pewno i na życie społeczne, bo kiedy ja będę zjednoczony z Chrystusem, On będzie moim królem, kimś najważniejszym, to będzie to wpływało na pewno znacząco na relacje społeczne czy nawet narodowe. I tutaj staramy się głównie przyjmować te biblijne idee panowania Chrystusa Pana, z czym nie zawsze właśnie zgadzają się może inni. Ale oczywiście też jest mocno poruszana tematyka objawień cela główny, rozali cela główny. I te ruchy bardzo dużo czerpią z jej doświadczenia duchowego, z przesłania, które pozostawiła. No właśnie sam termin intronizacja budzi trochę kontrowersji, ponieważ no, Chrystus jest królem z samej natury, królem od wieków, zanim jeszcze świat powstał, jest królem nieba i ziemi. Więc jak rozumieć to pojęcie intronizacji Jezusa na króla? Akurat profesor Kulikowski wspomniał o tym, że są takie dwa pojęcia można związane z intronizacją, rozumienie właściwie tej intronizacji. Bardziej polityczne to polega na tym, żeby właśnie uświadomić sobie, że Chrystus jest władcą właśnie także w sensie politycznym, czyli może wpływać i powinien na jakieś decyzje, które są podejmowane w parlamentach czy gdzie indziej. Natomiast drugie rozumienie intronizacji to jest to właśnie panowanie w naszych sercach. To, co zostało właśnie zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, później jakby bardzo poparte przez papieża Leona XIII czy Piusa XI. Chodzi o to panowanie w naszych sercach, we wnętrzu naszej duszy, ale myślę, że to jest też takie bardzo intronizacja. Dzisiaj powiązane to powinno być. To nie w tym sensie, że Chrystus będzie właśnie narzucał się, bo On nigdy siłą nie wkracza do naszej społeczności. On chce królować przez miłość i to jest najważniejsze przesłanie. Bo tam, gdzie jest miłość, gdzie rzeczywiście też liczymy się oczywiście z Bożym prawem i z prawem naturalnym, co znowu nie jest takie jasne dla wielu ludzi. Przyznam, że bardzo byłem pod wrażeniem tego, co kiedyś napisał, powiedział ojciec święty Benedykt XVI, że dzisiaj jest tak zwana kultura subiektywizmu i dyktatura subiektywizmu, gdzie człowiek nie liczy się ani z Bożym prawem, ani nawet z naturalnym i sam ustala, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli taką drogą pójdziemy, to grozi nam rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo i można powiedzieć, że to samo zagładę nawet człowieka i bez odniesienia do obiektywnych wartości to niebezpieczeństwo będzie się zawsze powiększało. Sam termin król kojarzy się z władzą. Niektórzy mogą odczuwać lęk przed przekazaniem władzy komuś innemu, na przykład Chrystusowi. Czy słusznie ludzie mogą się obawiać panowania Chrystusa? Bo jeśli wybiorę Chrystusa na Pana i Zbawiciela mojego życia, to znaczy, że oddaję stery swojego życia w Jego ręce, że muszę dostosować
swoje życie do Jego praw i nakazów, czyli po prostu do Ewangelii. Czy słusznie człowiek ma się czego obawiać, oddając swoje życie Jezusowi? Na pewno tutaj nie powinniśmy się obawiać, dlatego że Chrystus, On puka do naszych serc, On tam nigdy nie wchodzi na siłę. To, że podkreśla w Apokalipsie, oto stoi u drzwi i kołaczy. Jeśli ktoś otworzy, to wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I coś takie ważne, kiedy przyjmujemy Chrystusa za Króla i Pana, że z Nim możemy rzeczywiście przemienić najpierw nasze życie, a potem wpłynąć także na kształt życia społecznego. I od siebie zaczynamy. I dlatego tutaj nie musimy jakoś pewnie krzyczeć głośno, że mamy to czy tamto zrobić. Bo jeśli ja żyję autentycznie Ewangelią, tym, co usłyszałem od Pana, to będzie to później promieniowało. Przyznam, że dla mnie ostatnio tak bardzo przemawia słowo z księgi proroka Zachariasza, kiedy jest powiedziane, że pójdziemy za wami, to przychodzą ludzie, którzy do tej pory są daleko od Boga. Pójdziemy za wami, bo zobaczyliśmy, że z wami jest Bóg. Czyli pójdziemy tą samą drogą, bo wasze świadectwo jest tak autentyczne, że ono nas pociąga. I o to chodzi właśnie w królowaniu Jezusa, w poddaniu właśnie Mu naszego życia, wyznawaniu, że On jest Panem, to co święty Paweł nam przypomni, to później to, jeśli ja żyję Chrystusem, prowadzi do tego, że moje świadectwo jest autentycznie czytelne i ludzie pójdą też taką samą drogą, bo przekonali się, że daje to pokój serca, radość, czego na pewno nie daje świat. Ten ruch intronizacyjny w Polsce jako swoje takie źródło inspiracji ma objawienia Cerakówny. Chciałem zapytać o treść tych objawień, czy tak jak w przypadku innych objawień, czy Pana Jezusa Miłosiernego, czy serca Pana Jezusa, wiążą się też z nimi jakieś obietnice? Czy ten akt intronizacji Chrystusa, dokonanie tego aktu wiąże się z jakąś obietnicą, którą składa Jezus w jej objawieniach Cerakówny? Właśnie tam jest ta zachęta do tego, żeby powierzyć Jemu, oddać, przyjąć Go za tego naszego Pana. Ale bardziej ja bym to odczytywał, te jej też przesłania, objawienia jako odniesienie do naszego osobistego życia. Bo to, co wspomniałem wcześniej, że jeżeli przyjmiemy do siebie, to później będzie to budowało pokój wzajemny. I tutaj chyba tak trzeba by też, ja przynajmniej tak to staram się odczytywać, że rzeczywiście Pan wzywa do przemiany osobistej, która później zrodzi piękne owoce, bo kiedy ja będę rzeczywiście kierował się tym Bożym prawem, to będę uczciwy, rzetelny, będę taki ustanawiał prawa, które nie zaprzeczają Bożemu prawu i będą służyć człowiekowi. I to chyba najważniejsze takie dla mnie przesłanie. I oczywiście, że pięknie by było, gdybyśmy realizowali właśnie te obietnice, przyrzeczenia złożone w czasie aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, to wtedy by się świat zmienił na lepsze, czy nasze relacje właśnie z ludźmi, którzy może inaczej myślą. A wiem, że jest ten podział bardzo duży w społeczeństwie polskim. Natomiast tutaj to, co nas łączy, to co powinno nas łączyć, to jest świadomość, że Chrystus jest naszym pokojem. I dlatego człowiek wierzący powinien do Niego się uciekać, przybliżać się. I sam Jezus mówi, że kiedy zostanę wywieszony na krzyżu, to pociągnę wszystkich do siebie. Czyli gdy spotkalibyśmy się pod krzyżem Pana i popatrzyli na Niego, to pewnie byśmy więcej zrozumieli. Łatwiej by nam było właśnie to pojednanie i te relacje na pewno stałyby się takie bardziej pokojowe i pokojowe, za którymi myślę, że każdy tęskni. Czyli tego pojednania i pokoju naszemu społeczeństwu najbardziej potrzeba teraz, tak? W tej chwili to chyba tak, bo kiedy widzimy rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, to pojednanie właśnie następuje tą mocą Pana. On nas pociąga do siebie i kiedy my pozwolimy Mu na to, żeby nas pociągnął, to
bardzo wiele możemy zmienić. Myślę, że to jest bardzo cenne, co ksiądz biskup powiedział, że też to tak zrozumiałem, nie wiem, czy słusznie, że nie działa to w sposób magiczny, że ja dokonam intronizacji Chrystusa w swoim sercu i się nagle moje życie zmieni. Tylko, że to jest taki akt początkowy, zaczynając od mojego właśnie serca, dostosowując swoje życie, przemieniając swoje życie, przemieniam też to środowisko, w którym sam żyję, prawda? Tak, oczywiście, że to jest dopiero początek i wymaga ogromnego zaangażowania, trudu, też świadomości, że nie będzie wcale łatwo, ale kiedy odkrywam, że Jezus jest przy mnie, mi się bardzo podoba święty Paweł, kiedy mówi do Tymoteusza, że Pan stanął przy mnie, kiedy było, wydawało się, że wszystko właściwie jest stracone tak po ludzku, to ta świadomość, że kiedy Pan jest z nami, przy mnie, to ja z Nim rzeczywiście potrafię siebie zmienić, a później też ten mój styl życia, oczywiście też i przyznawanie się do wiary, wyznawanie jej w sposób publiczny będzie prowadziło do tego, że pomogę wielu osobom odkryć tę rolę Chrystusa, ważność właśnie Jego obecności, przeżywania też tego życia z Nim, po to, żeby kiedyś też wejść do chwały, którą On dla mnie przygotowuje. Czyli rozumiem, że dzieło intronizacji jest jakąś formą formacji ludzi wiernych w Kościele. Czy są jakieś narzędzia, czy dzieło intronizacji, nie wiem, wydaje jakiś biuletyn, stronę internetową, gdzie daje konkretne materiały do formowania swoich członków, ale też i członków Kościoła w Polsce? Tak, oczywiście. No to najpierw adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa. Takie dzieła, można powiedzieć, propozycje duchowe, które my dajemy innym, a biuletyn też, który ukazuje się, to są różne te ugrupowania, nasze wspólnoty wydają swoje, ale można znaleźć właśnie dzieło intronizacji czy intronizacja.pl. Tam też materiały, które bardzo pomogą, żeby zgłębić właśnie samą ideę królowania, ale też na pewno bardziej jeszcze duchowo zbliżyć się do Jezusa i w takiej przyjaźni z Nim iść przez codzienność. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za uwagę.